Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj porozmawiamy o Jądrze ciemności Józefa Konrada, noweli, powieści, takich niewielkich rozmiarów, która okazała się w wydaniu książkowym w 1902 roku. Jest to bardzo ciekawa historia opowiadająca o podróży kapitana Marlowa do Konga. Sami przyznacie, że na tle literatury i tego, co poznajecie w epoce młodej Polski, ta historia dość odbiega, tak, od takiego typowego naszego tematu, ponieważ w literaturze młodej Polski mamy wesele, mamy ludzi bezdomnych, tak, mamy także chłopów Reymonta i tu nagle jądro ciemności. Ale oczywiście bardzo się cieszę, że ta książka nadal jest w spisie lektur, tych nieogwiazdkowanych, ale że macie możliwość ją poznać. Wiem, że ona nastręcza trochę trudności, ponieważ mimo, że jest niewielkich rozmiarów, to tak naprawdę oczywiście jest bardzo gęsta w różne znaczenia. Historia rozpoczyna się w Anglii, kiedy to podczas takiego spotkania pięciu ludzi rozmawia na temat różnych takich historii. Rozmawiałam nad brzegiem Tamizy i jedna z opowieści to jest właśnie opowieść Charlesa Marlowa, który miał taką sposobność i został oddelegowany na wyprawę do samego Konga po to, żeby sprowadzić do takiej kompanii zajmującej się wydobyciem kości słoniowej, sprowadzić jednego z najlepiej, najwięcej pozyskujących ową kość słoniową ludzi tamtej kompanii, czyli owego kurca. Nie wiemy o nim nic i poznajemy informacje o tym bohaterze etapami, tak? Tak samo jak o tych etapach opowiada nam Marlowe. Książka ta opowiada o podróży, ale opowiada także, a w zasadzie przede wszystkim, o kolonializmie. Kolonializm to pewna taka polityka różnych państw, która przebiegała tak naprawdę od momentu, kiedy Krzysztof Kolumb odkrył Amerykę. No oczywiście jest to data pewnego rodzaju symboliczna dla wszystkich tych wydarzeń, które owo odkrycie za sobą pociągnęło. Tak? Jeżeli chodzi o kolonializm, to w czasach, kiedy ta książka powstawała, tak naprawdę doszło do niebywałej erupcji pozyskiwanych właśnie w różnych koloniach materiałów. Przede wszystkim do głów tych państw, które kolonizowały Afrykę czy Amerykę Południową, należały właśnie Anglia, należały nawet Niemcy, tak? Należała Belgia, o niej za chwilę tutaj powiem. Kolonialiści mieli taką politykę, że płyną do tych nieznanych, jadą do tych nieznanych krain po to, żeby szerzyć tutaj naszą wspaniałą cywilizację europejską. Była to, moi drodzy, oczywiście pewnego rodzaju tylko taka teoria, tak? Ponieważ w praktyce wyglądało to o wiele, wiele gorzej. Dokonywali kolonialiści ogromnych zbrodni, pustoszyli ziemię oraz mordowali, i to na ogromną potęgę, ludność tamtych miejsc. Marlowe widzi to wszystko na własne oczy, czyli tak naprawdę bardzo mocno rozjeżdża się jego, jak gdyby, teoria, która go do tego Konga przywiodła, z obrazem, jakiego jest świadkiem, kiedy płynie. Tak? A jest to wędrówka bardzo, bardzo wyczerpująca. Głównym powodem, jak wspomniałam, dla którego Marlowe został wysłany do Konga, jest kurc. Kurc jest postacią wzorowaną, i to, moi drodzy, oczywiście nie na jednym takim kolonizatorze. No wiemy o nim tak naprawdę, że to jest człowiek w ogóle, w którego krwi płynie krew wielu Europejczyków, tak? Który był naprawdę człowiekiem światłym, który był świetnie wykształcony i który pojechał do tego Konga, no i mówiąc tak najprościej, kolokwialnie, po prostu zdziczał, tak? Zdziczał, ale w taki nieludzki sposób. Po prostu uznał, że dla tych ludzi, tak, dla tych, którzy mieszkają, dla Kongijczyków i nie tylko, stał się kimś w rodzaju jakiegoś wodza, pewnego takiego człowieka, który w bardzo okrutny sposób egzekwował swoje prawa. Owszem, pozyskiwał najwięcej kości słoniowej ze wszystkich innych agentów, ale to i tak nie usprawiedliwiało jego działania. I oczywiście Europejczycy dowiedzieli się o dziwnych takich procederach i dlatego wysyłają Marlowa, żeby go tak w gruncie rzeczy sprowadził do Europy. Na końcu swojej podróży oczywiście Marlowe dotrze do kurca,
pozna go osobiście. Nie będzie to jakiś silny, energiczny mężczyzna, tylko człowiek wręcz ogarnięty jakimś obłędem pozyskiwania właśnie owej kości słoniowej, która notabene była w XIX wieku bardzo ważnym takim źródłem i bardzo, bardzo ważnym tak naprawdę elementem, bo z kości słoniowej robili wówczas wszystko, począwszy od koron i zębów sztucznych, poprzez, nie wiem, nawet klawisze do fortepianu, tak? Także był to bardzo cenny materiał. Finał tej historii jest taki, że moi drodzy, Kurz podczas drogi powrotnej umiera, ale zanim umrze, to wypowie słynne słowa, czyli powie słowa the horror, które polski tłumacz przetłumaczył jako zgroza, zgroza. No i oczywiście cała tutaj filozofia i cała zabawa w tym, żeby domyślić się, o co mu tak naprawdę chodziło. Tak? Najprawdopodobniej Kurz właśnie, no tak jak wspomniałam, tak, dokonywał mordów, dokonywał rzezi, miał wokół swojej wioski palisadę z ludzkich głów. Także był takim panem życia i śmierci owych autochtonów. I działo się to wszystko, moi drodzy, dlatego, że stał się on panem tego miejsca, dlatego, że nie było wokół niego nikogo, a tym bardziej nie było żadnego Europejczyka, w którym mógłby się on przejrzeć trochę jak w lustrze i zobaczyć, czego tak naprawdę się dopuścił. To jest bardzo cenna lekcja, którą nam Joseph Conrad udziela i którą ja zawsze wykorzystuję i mówię o tym, co tak naprawdę stanie się, tak, z kulturą, ze sztuką, z człowiekiem kilkadziesiąt lat później. Bo to, co się stało z Kurzem, tłumaczymy tym, że popadł być może w obłęd, w jakieś szaleństwo. Nie było wokół niego nikogo, kto by mu powiedział, pogroził paluchem, powiedział, źle robisz. Dlatego wyszło z niego, tak, to, co w człowieku najgorsze. Poczuł się po prostu panem tych ludzi, tak, panem tego świata. Ale tłumaczymy to sobie, że stało to się w oderwaniu od cywilizacji. Tak? Był do tego zdolny i był do tego skłonny, dlatego że wokół niego nie było nikogo, kto by go zatrzymał. Najgorsze, moi drodzy, jednak jest to, że kilkadziesiąt lat później, tak, w latach 30. podobne rzeczy staną się, i to na oczach całego świata, staną się tutaj w Europie, tak? Kiedy do władzy dojdzie Mussolini, kiedy dojdzie do władzy Hitler, tak? Kiedy dojdzie do władzy Stalin. I wówczas będzie nam o wiele, wiele trudniej odpowiedzieć na pytanie, co w takim razie powoduje, tak, że wychodzi z człowieka to zło. Być może tak naprawdę to zło po prostu w człowieku jest, tylko że co innego, kiedy jest on sam w oderwaniu od cywilizacji, a co innego, kiedy dzieje się to na oczach całego świata. Joseph Conrad z pochodzenia był Polakiem. Józef i Konrad to są jego tak naprawdę dwa imiona. On wyjechał do Anglii, kiedy był nastolatkiem, nauczył się języka angielskiego, nie był to jego pierwszy język i tak naprawdę, słuchajcie, opowiedział tę historię w języku angielskim. Dlatego my traktujemy go jako pisarza polskiego pochodzenia, ale tak naprawdę Anglicy również uważają, że to jest najwybitniejszy pisarz właśnie brytyjski. Sam Konrad również był marynarzem, również miał za sobą taką podróż do Konga, którą niestety bardzo odchorował. Prawie 2 miesiące po powrocie przebywał w szpitalu. Ważną rzeczą, o której chciałabym Wam jeszcze powiedzieć, tak na marginesie Jądra Ciemności, które po angielsku brzmi chyba trochę lepiej ten tytuł niż po polsku, czyli The Heart of Darkness, czyli takie serce ciemności, jest książka Dama Huszczajda, Duch Króla Leopolda. Otóż jest to taki trochę suplement tej opowieści Konrada. Zresztą o Konradzie również Hochschild w swojej książce pisze, mówiąc, że Konrad był jednym z pierwszych, który opowiedział wprost o tym, co się wydarzyło. Bo jak wspomniałam, Kongo w większości należało do Belgów, a w zasadzie do ich króla, tak, do Leopolda II, który swoją okrutną polityką doprowadził do tego, że zginęło prawie 10 milionów ludzi. Także o polityce króla Leopolda i tak naprawdę o tym, że Europa w zasadzie w ogóle nie reagowała na doniesienia z tego ogromnego, przecież kilkanaście razy większego kraju niż owa Belgia, jeszcze będziemy mówić. Terytorium Konga obejmowało prawie
połowę tak naprawdę terytorium Europy, a właścicielem Konga, jak wspomniałam, był król Leopold, ponieważ państwo belgijskie nie reflektowało i nie chciało tak naprawdę partycypować tutaj w kosztach, dlatego można powiedzieć, że Kongo było takim swoistym folwarkiem Leopolda II. Oczywiście sam król nigdy w owym Kongu nie był, wszystkim sterował tak naprawdę z Europy. To prawda, że pozyskiwano tam przede wszystkim kość słoniową, ale równie cennym materiałem był wówczas kauczuk. Kauczuk, którego nie potrafiono jeszcze tworzyć w taki sposób syntetyczny. Samo też zasadzenie drzew kauczukowych spowodowałoby, że trzeba byłoby po prostu na to czekać kilkanaście lat. Dlatego wysłannicy Leopolda polowali tak naprawdę na mężczyzn, których terroryzowali i którym kazano tak naprawdę to, ten kauczuk zbierać, wchodzić na te drzewa i tak naprawdę pozyskiwać to mleczko kauczukowe w taki sposób, że przylepiali oni sobie do skóry to mleczko, żeby wysychało i później ze skórą zdzierali, prowadząc do okaleczeń. Żeby to zrobić, Belgowie, wysłannicy króla Leopolda, brali w zastaw całe wioski, kobiety i dzieci i w ten sposób upadła i gospodarka Konga. Śmiertelność tych ludzi była również bardzo, bardzo wysoka, bo nie dość, że Europejczycy przywlekli ze sobą różne choroby, tak, to druga sprawa, oczywiście robili tam, co chcieli, co drugi z nich był takim właśnie kurcem, jak w jądrze ciemności. Jedną z takich najtragiczniejszych opowieści w historii duch króla Leopolda jest historia o tym, w jaki sposób bawiono się w Kongu, to znaczy ci, którzy tam mieszkali, pracowali, oczywiście to byli ludzie, którzy mieli niebywałą charyzmę i też charakter, żeby w tych tropikach wytrwać, oni po prostu się bawili strzelając do ludzi, strzelając do zwierząt, ponieważ doszły w Europie słuchy do króla, że ta naboje, broń po prostu jest w jakichś takich nieludzkich ilościach wykorzystywana, to wówczas nakazano po prostu prowadzić takie zestawienie, taki rejestr użytych naboi, żeby tak naprawdę ci, którzy tam pilnowali, byli kryci, że te naboje wykorzystują strzelając tylko w słusznym celu właśnie i mordując, nie wiem, jakichś rebeliantów, to kazano każdej ofierze ucinać prawą dłoń. Tak? I te prawe dłonie miały być symbolem, no nie wiem, jedna kula i jedna dłoń. Oczywiście dochodziło do takich sytuacji, że czasami obcinano te ręce ludziom tylko po to, żeby te ilości tych kul się zgadzały. Jako ciekawostkę dodam, że książka Horsztajda ukazała się w 1998 roku, no i oczywiście Belgowie wstrząśnięci tymi informacjami jednak nie uznali do tej pory zbrodni dokonanej przez króla Leopolda II i jego oddziału Force Public jako zbrodni ludobójstwa. Jakimś takim światełkiem w tunelu i być może wypowiedzią ludzi, taką prawdziwą wypowiedzią, prawdziwą reakcją był fakt, że na jednym z pomników w Belgii król Leopold przedstawiony jest na koniu w otoczeniu właśnie kongijskich dzieci, które wyciągają ku niemu ręce. No i pewnego razu jakiś wandal popcinał prawe ręce tym dzieciom, uznając, że tak naprawdę to jest prawdziwe oblicze kolonializmu w wydaniu króla Leopolda. Także zachęcam Was bardzo do czytania i Jądra Ciemności, a jako właśnie pewnego takiego suplementu, także opowieści Duch Króla Leopolda. Myślę, że jest wiele takich tajemniczych jeszcze kart i białych plam w historii wielu, wielu narodów, ale o takich sprawach należy mówić. Należy się takich wątków oczywiście nie bać i myślę, że warto o tej książce, zarówno Jądrze Ciemności, jak i właśnie suplemencie Horsztajda pamiętać. Jest to pewnego rodzaju takie dopełnienie tej opowieści. Myślę, że Joseph Conrad kierował się tak naprawdę ogromną wrażliwością i humanitaryzmem, pisząc w tamtych czasach na przełomie XIX-XX wieku o wielkiej, wielkiej zbrodni, która pochłonęła tak naprawdę około 10, a niektórzy mówią, że nawet 15 milionów ludzi. Dziękuję Wam bardzo za towarzyszenie mi w tym odcinku. Oczywiście czekam na komentarze i na to, co o tej książce sądzicie. Do zobaczenia.